I my jeszcze nie wiem, czy my na pewno. Już? Pan Pałker gotowy? Garnki gotowe? No to gotujemy. I zaczynamy. Siedem grzechów głównych. Przerobimy teraz je. Pycha najpierw. Pierwszy podstawowy, niestety często gdzieś na nas najgłębiej zakorzeniony. Nosy nam niestety do góry i zawsze musi być po naszej myśli. Ja coś o tym wiem. I ci, którzy ze mną współpracują albo się tam jakoś działają, to wiedzą. Ajajaj. Don't you
słuchajcie, i wiem, że już jest przy tej pysze, muszę powiedzieć o jednej bardzo skromnej osobie i ją tutaj bardzo serdecznie zapraszam. Pani Ania Bajer. Adamie. Słuchajcie, a pani Ania właśnie zdobyła ze swoim zespołem w dniu dzisiejszym Grand Prix na festiwalu chyba przedstawień teatralnych, dzieci w ogóle. A jest autorką tekstów do naszych piosenek. Bardzo jej serdecznie dziękujemy. Ja powiem tak, jak te piosenki powstały. Spotkaliśmy się tak niechcący, ktoś nas zetknął. Krzysztof Marchel, właśnie. I powiedziałam o takim pomyśle, że płyta z siedmioma grzechami, tak piosenki. Myślę, za rok coś może pani Ania za dwa tygodnie wszystkie teksty przysłała. Wielkie brawa! Bardzo serdecznie pani Aniu, dziękuję. Chciałabym powiedzieć, żeby ta pycha to była tylko u babci na obiedzie. Jak się kończy. Dziękuję bardzo. Zazdrość. Mnie czasem bierze, że ktoś ładnie tak słowa składa. Patrycja, wielkie brawa. Wyzdrowiała. Super. Żebyście ją wczoraj widzieli. Dziękuję.
będzie o czymś takim, że chcemy mieć jak najwięcej dla siebie. Chciwość. Zapraszam kolejną skromną osobę do mnie tutaj, Natalka. Chodź. Adaś, jeszcze jedną płytę bardzo proszę tutaj, ładnie. Natalia, słuchajcie, w tej płycie, ona jest pełna ilustracji, pełna obrazków, takich komentarzy tak naprawdę najlepszych do tych tekstów i do problemów. Ona w czasie sesji w ogóle wiele czasu przy tym spędziła. Bardzo serdecznie dziękujemy, Natalka. Natalka, powiedz coś do mikrofonu. Myślę, że te ilustracje powstały też w dużej mierze dzięki inspiracją i pomocy samego księdza Wojtka. Także myślę, że ręce były moje, ale też jego wkład duży w te ilustracje. Dziękuję. Nie chcę nic mówić, pozowałem przy niektórych. Lenistwo. Kto chce zobaczyć, będzie musiał sobie tam kupić płytę. Adaś z rękawicami, jesteś gotowy do pojedynków. Adaś, jesteś gotowy do pojedynku? Tak, jakby ktoś chciał się zmierzyć, to tam się może zmierzyć. Tam są też nasze płyty. Zapraszamy serdecznie.
Groźnie. Mój najsmaczniejszy z grzechów. Niestety. Obżarstwo. Polecam wszystkim, którzy kochają jedzenie. Czasem trzeba wybrać jednak zdrowie i dietę odpowiednią. Powitajcie Karolinę i Magdę, które teraz sprawdzą mikrofony, czy działają. Prawa. Gotowi? Gotowi? Gotowi są?
się ubrudzimy, to co trzeba zrobić? Umyć. Właśnie, zachęta do czystości. Uwaga, szczególna dedykacja dla wszystkich cierpliwych rodziców winnicowych dzieci. Dobrze, tych niecierpliwych też. Zapraszam Leni Największych ze Scholi. Nie? Leci w młodszym zespole, w młodszej części. Tak. Karol. Brawa dla Karola, bo on najmłodszy w tej chwili w składzie. Brawo. Dla moich uczniów z 6 liceum, byłych i obecnych, i przyszłych. Nie odrabiam lekcji, nie uczę się. Nie pomaga mamie do południa śpię. Nie odrabiam lekcji, nie uczę się. Nie pomaga mamie do południa śpię. O!
dawaj do walki, tytuł naszej płyty i mam nadzieję, że gdzieś tam w waszych domach za gości serdecznie zapraszamy. No i stajemy do walki. Uwaga, najwięksi farterzy, fajterzy. Dziękuję serdecznie. Fukta! Ale to musi być z waszą pomocą. Pomożecie?
Słuchajcie, skoro ma być to potańcówka tutaj za chwilę, to mamy taką propozycję, żeby zatańczyć trochę. Spróbujemy. Słuchajcie, no trudno, trzeba. Światło jest prawie zapalone, więc możemy się szykować. Rozkołysz moje serce. Tak delikatnie, tak pobujamy się. Wszystkich najmłodszych proszę. I zapraszam, uwaga, tutaj najmłodszego. Janek, chodź, pokażesz, jak się tańczy. Razem z mamą, może na scenę. Na scenę już, tak? Bez mamy. Przepraszam. Chodź, Janek. Janek jest najmłodszy wśród nas. Nie wiem, może jest ktoś jeszcze młodszy. Cześć, Janek.
przychodzi, bo na koniec już teraz, słuchajcie, nie odpuszczę. Wszyscy, rączki. Ręce są tego, żeby klaskać. Uwaga, proste będzie. Klaszmy w dłonie. Właśnie. Jedziemy. Agnieszka, chodź, nam ciebie brakuje. Chodź szybko, na scenę tutaj. Agnieszka wam pokaże, co trzeba będzie też wykonywać. Chodź. Powitajcie Agnieszkę, animatora kultury, przyszłego pedagoga, przedszkolankę, od dykcji i w ogóle coś tam studiuje. Super dzieci na wokalach!
Nie wiem, wiecie jaki wynik jest w meczu? Ile? Przegraliśmy. Ajajajajajaj. Cieszmy się, klaszmy w dłonie. Raz, dwa, trzy i... Dziękujemy serdecznie i słuchajcie, jak ktoś chce ktoś nas zabrać, to tam jest taki stojak z butami, zabierać, zabierać wszystko do domu i nas też. Dziękujemy serdecznie Caritas za zaproszenie, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz gorące brawa, winnica. Szanowni Państwo, zachęcamy do zakupu nowej płyty. Myślę, że po tym koncercie nie ma wątpliwości, że warto taką płytę mieć w domu. Jeszcze raz gorące brawa, winnica! Przed nami, proszę Państwa...